Dziękuję Cześciu. Zgodnie na naszej stronie konferencji profesora Władysława Pana. Zaskoczyliśmy niestety z Lublina i mają tylko szczęście do profesora Pana profesora Władysława. Panie Mierze, Panie, Panowie, Szanowni Państwo. Kiedy patrzymy na życie i dzieło Brunona Schulza dzisiaj, 111 lat od jego urodzin, 61 lat od jego śmierci, kiedy spojrzeniem obejmujemy to wszystko, co się w tym czasie z nim i z jego twórczością działo, co się aktualnie dzieje i co będzie się nadal działo, jestem o tym przekonany, chociaż nie przypisuję sobie proroczych zdolności, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że mamy do czynienia z czymś, co Emanuel Levinas nazywał intrygą nieskończoności. Jak bowiem inaczej objaśnić ten ciąg faktów i wydarzeń, które układają się w jakąś wielką i tajemniczą fabułę, co stale rozwija się i transformuje w coraz to nowe, wcześniej nieznane, jakby powiedział Schulz, dimensje. Fabuła ta, zatytułowana oczywiście Bruno Schulz, jest niezmiennie gęsta i skomplikowana. Są w niej wstrząsające antycypacje i osobliwe prawidłowości, które przybierają kształt rozmaitych figur. Wśród jej rozlicznych rozgałęzień nie brakuje wątków dramatycznych i sensacyjnych, nawet kryminalnych. Nie wolno jest też od pierwiastków o proweniencji wyraźnie mitologicznej, a przez całe jej terytorium przebiega linia frontu, gdzie ścierają się przeciwstawne siły i toczy się walka o najwyższą stawkę. W ogóle kontrast wydaje się jedną z głównych zasad organizujących tę niekończącą się opowieść. Weźmy najpierw pod uwagę biografię Schulza. Nie popełnimy pomyłki, gdy powiemy o niej, że jest to biografia typowego outsidera. Nie znajdziemy w niej faktów, które przecież nie tylko w potocznym odczuciu uznaje się za szczególnie ważne lub chociażby potencjalnie interesujące. Brak jakiegokolwiek udziału w wydarzeniach o znaczeniu historycznym. Brak najmniejszych nawet śladów zaangażowania politycznego. Brak aktywnej obecności w jakichś istotniejszych przedsięwzięciach kulturalnych. Schulza związki z kobietami też nie dostarczają nam ekscytujących danych, ponieważ jak trafnie ujął te kwestie Philip Roth, znaczną część swego życia erotycznego prowadził za pośrednictwem poczty. Na tym tle zdecydowanie wyróżniają się go kilkakrotne wyjazdy do Wiednia, gdzie spędził wedle najnowszych badań w sumie około 3,5 lat. Bo wbrew utartej opinii, która unieruchamia go w drogobyciu, jak nie przymierzając Kanta w Królewcu, trochę się jednakowoż rusza i jego tropy odnajdujemy w wielu miejscach, nieraz zaskakujących, czasami wprost trudno wytłumaczalnych, jak chociażby w Sztokholmie. Ale rewizja tego geograficznego mitu nie zmienia w niczym podstawowej prawdy. Prowincja drogobycka była dla Schulza całym i jedynym światem. Tu się urodził i tu mieszkał. Tu skończył gimnazjum, w którym później podjął pracę jako nauczyciel niezbyt zresztą cenionych w szkolnej hierarchii przedmiotów. Tu i tylko tu tworzył swoją sztukę. Tu wreszcie został zamordowany i tu gdzieś spoczywają jego prochy. Biografia Schulza jest do tego stopnia faktograficznie uboga, że w jego kalendarium życia i twórczości znalazło się miejsce na informacje o tak banalnym w końcu wydarzeniu, jak uczestnictwo w rutynowej konferencji nauczycieli w pobliskim Stryju. Można rzec z pewną przesadą, niewielką jednak, że na dobrą sprawę jedynie ważne daty w życiorysie Schulza, czyli takie, które ten dość bezbarwny i mało rozmaicony życiorys indywidualizują, są datami odnoszącymi się bezpośrednio do jego twórczości. Lecz i twórczość ta, jeśli potraktować ją w kategoriach wyłącznie fizycznych i ilościowych, prezentuje się równie skromnie. Jest tak samo niewielka i szczupła, jak i osoba jej twórcy. Aczkolwiek rozciąga się na wiele dziedzin sztuki. Malarstwo, grafika, rysunek, literatura. Schulz należał bowiem do artystów, nieczęsty to przypadek w dziejach historii sztuki, obdarzonych podwójnym talentem. Jeden prowadził do obrazu, drugi zaś do słowa. Talent plastyczny pierwszy doszedł do głosu i przez większą część swego życia właśnie w tej dziedzinie realizował się Schulz jako artysta. Miał kilka wystaw, próbował sprzedawać swoje prace, ale sukcesu nie odniósł. Ledwie go zauważono. Wojna mocno przetrzebiła i rozproszyła jego dorobek. Obecnie znamy tylko pewną część, nie wiadomo jak dużą i na ile reprezentatywną twórczości plastycznej Schulza. Jeden obraz olejny, kilkaset rysunków, grafiki z cyklu Księga Bałwochwalcza, ekslibrisy i inne drobiazgi. Z tego wszystkiego jedynie grafiki stanowią kompletną całość, taką jak ją autor zaprojektował i wykonał. Mało tego, ilość mam na myśli i małe to, mam na myśli wymiary.
Pisarski talent Schulza objawił się bardzo późno. Debiutował po 40. Do końca życia, jak się miało okazać, pozostało mu zaledwie 9 lat. Zdążył napisać i opublikować tylko dwa zbiorki opowiadań: Sklepy cynamonowe i Sanatorium pod Klepsydrą. Jeśli do tego dodamy jeszcze 4 inne opowiadania, w tym jedno to fragment większej całości, które wydrukował osobno, będziemy mieli pełny obraz bibliograficzny jego twórczości literackiej. Dla utworów zebranych Schulza wystarczy książka nienadzwyczajnej grubości. Zmieści ją swobodnie chyba każda damska torebka. Chociaż proza ta natychmiast stała się głośna, jej autor osiągnął niewątpliwy sukces, inaczej niż w wypadku twórczości plastycznej. Uważał jednak, że w swoim dotychczasowym pisarstwie nie zdołał wypowiedzieć się w pełni. Schulz był przekonany, że jego dzieło życia jest ciągle przed nim. Takim opus magnum miała być powieść Mesjasz. Długo nad nią pracował, lecz wydaje się, że jej ostatecznie nie ukończył. A to, co udało mu się napisać, zaginęło w czasie wojny wraz z całym archiwum literackim. Nie wiadomo, gdzie są rękopisy Schulza. Nie wiadomo też, czy w ogóle jeszcze istnieją. Przedstawiony tu szkicowo obraz Schulza i jego twórczości dotyczy faktów najbardziej zewnętrznych. Tego, co jest dostępne w powierzchownym oglądzie. Tego, co stanowi niejako passe-partout dla spraw, które dzieją się bądź znacznie głębiej, bądź też w zupełnie innych regionach i wymiarach rzeczywistości. Schulz oglądany przez pryzmat tego obramowania nie wygląda zachęcająco. Mógłbym w tym momencie powiedzieć, że taka to już dola wszystkich obramowań, ale dobrze wiem, że wcale rzadkie są sytuacje, gdy rama jest o wiele ciekawsza i cenniejsza niż obraz, który mnie oprawił. Oczywiście, najlepiej, gdy panuje pod tym względem harmonia. Bywa przecież i gość, kiedy i rama, i obraz są jednakowo marne. Kończę z tą ramologią i spieszę oznaczyć, że nam rozczarowanie nie grozi. Wręcz odwrotnie, czary się dopiero zaczną. Przenieśmy zatem nasze zainteresowanie w inne rejony. Wszystko zostało zapowiedziane już na samym początku życia. Dosłownie. Oto żydowscy rodzice dają swojemu najmłodszemu synowi chrześcijańskie imię Bruno. Więcej, imię wybierają zgodnie ze starą katolicką zasadą. Wtedy już rzadko praktykowano, wedle której dziecko otrzymuje imię świętego, jaki figuruje w kościelnym kalendarzu w dniu jego urodzin. A 12 lipca tego dnia urodził się Schulz. Jest właśnie świętego Brunona z Kwerfurtu. Owszem, chłopca obrzezano, jak nakazuje religia żydowska, lecz rabin Drohobycki musiał wpisać do akt nieżydowskie imię. A sprawa imienia jest ogromnie istotna w judaizmie. Czyż można w tym nie dostrzec jakiejś dziwnej antycypacji późniejszych losów Schulza, i to podwójnie? Po pierwsze, wolno chyba widzieć tu symboliczną zapowiedź jego usytuowania na judeo-chrześcijańskim pograniczu. Jako człowiek dorosły wzmocni ten symboliczny akt oficjalną decyzją. W 1936 roku występuje z drohobyckiej gminy żydowskiej. Chrztu nie przyjmie, pozostanie bezwyznaniowcem, ale katolicyzm, przynajmniej w pewnym momencie jego życia, jak świadczą listy dwojga jego korespondentów, bardzo go interesował. Po drugie, wolno też chyba widzieć przecież wstrząsającą zapowiedź jego męczeńskiej śmierci. Patron Schulza, święty Bruno z Kwerfurtu, był męczennikiem, którego zamordowali poganie. Bruno z Drohobycza również został zamordowany przez barbarzyńcę. Tak więc początek wskazuje na koniec, ale koniec znowu jest jakimś symbolicznym powrotem do początku. W czasoprzestrzeni życia i śmierci Schulza intryga nieskończoności wykreśliła zdumiewające koło. Zginął, jak wiadomo, na ulicy Czackiego, obecnie Szewczenki, bardzo niedaleko od miejsca, gdzie na rogu rynku stał dom, w którym przyszedł na świat. To jeden krok. Inny przebiega przez twórczość Schulza i również spina początek i koniec, koniec i początek. Nieskończoność także i w tej sferze przygotowała zaskakującą niespodziankę. W liście do Stanisława Ignacego Witkiewicza, Witkacego, napisał Schulz: początki mego rysowania gubią się w mgle mitologicznej. Jeszcze nie umiałem mówić, gdy pokrywałem już wszystkie papiery i brzegi gazet gryzmołami, które wzbudzały uwagę otoczenia. Były to z początku same powozy z koni. Proceder jazdy powozem wydała mi się pełen wagi i utajonej symboliki. Około 6-7 roku życia powracał w moich rysunkach wciąż na nowo obraz dorożki z nastawioną budą, płonącymi latarniami, wyjeżdżającej z nocnego lasu. Obraz ten należy do żelaznego kapitału mojej fantazji. Jest on jakimś punktem węzłowym wielu uchodzących w głąb szeregów. Do dziś dnia nie wyczerpałem jego metafizycznej zawartości, tyle Schulz. Nie znamy tych dziecięcych rysunków, lecz różnego typu powozy faktycznie często występują w jego dojrzałej twórczości. Natomiast najwcześniejsze prace Schulza,
jakie zachowały się do naszych czasów, pochodzą z jego młodzieńczego szkicownika, który jest datowany na 1907 rok. Autor miał wtedy 15 lat i był jeszcze uczniem gimnazjum tutaj. Wśród wielu rozmaitych szkiców zwracają uwagę rysunki z motywami bajkowymi. Księżniczki, królowie, czarownice i staruszki, dziewczynki i chłopcy, jeźdźcy na koniach, karły, błazny, koty i fantastyczne zwierzęta. Są to najwidoczniej projekty ilustracji do bajek. Tytuł jednej z nich, Polna Lżyczka, notabene nie wiem, czy taka bajka istnieje, pojawia się zresztą dwukrotnie. Pojawia się też ogólny tytuł bajki. Od dziecięcych zatem bajek zaczyna się twórczość plastyczna Schulza i również na dziecięcych bajkach się kończy. Ostatnią swoją bajkę namalował na ścianach pokoiku dzieci Hauptscharführera SS Felixa Landaua w domu przy ulicy Świętego Jana 12, obecnie Tarnowskiego 14, w 1942 roku. W lutym 2001 roku niektóre fragmenty tej bajki objawiły się światu. Księżniczka, krasnoludek, jeździec na koniu, chłopiec i dziewczynka, staruszka i kot, pejzaż z drzewami. I jakżeby inaczej, kareta z woźnicą na koźle. Księżniczka ze ściany Landaua trzyma w ręku jabłko. Dokładnie tak samo jak księżniczka ze szkolnego szkicownika. Schulz wykonał swoje ostatnie dzieło przypadkowo, bo pod przymusem. Miał narzuconą i technikę, której nigdy wcześniej nie praktykował, polichromię ścienne i zapewne temat. Ale w jego wypadku wszystko, co wydaje się przypadkowe, miejsca śmierci też przecież nie wybierał, układa się w przedziwny porządek. W maju 2001 roku kareta odjechała do Jerozolimy. Krasnoludek i księżniczka również. A w wiośnie Schulza znajdujemy takie zdanie, cytuję, to jest historia o porwanej i zamienionej księżniczce. Tak zamyka się drugie koło, a może inna figura, że wstęga Möbiusa, nie wiem, koło twórczości. Ale jest jeszcze koło recepcji i pamięci o Schulzu. Właśnie dzisiaj, przy naszym udziale i ono się domyka. Oto sztuka, która w tym miejscu powstała, obiegła świat i wreszcie na koniec wróciła do punktu wyjścia. Sztuka jest rzecz jasna postać jej twórcy. Przyjmuje się powszechnie, że Schulz nigdy dotąd nie miał żadnej wystawy w swoim rodzinnym mieście. Trzeba ten pogląd poddać korekcie, ponieważ nie w pełni odpowiada prawdzie. A ścisła prawda jest taka. Wystawy indywidualnej nie miał, lecz w wystawie zbiorowej musiał z całą pewnością uczestniczyć. I było to już na samym początku, znowu początek, jego twórczej drogi. W 1908 roku Drohobyckie Gimnazjum, wówczas noszące imię cesarza Franciszka Józefa, obchodziło 50. rocznicę istnienia. I z tej okazji, pośród wielu innych imprez, została również zorganizowana wystawa rysunków uczniowskich. Uroczyste otwarcie przy wielkim zainteresowaniu publiczności odbyło się 23 czerwca 1908 roku o godzinie 16 w sali gimnastycznej. Nie, ta sala jeszcze jest gdzieś tam. Jest. To tam. Wprawdzie nie mam informacji o udziale w tej prezentacji Schulza, ucznia wówczas 6 klasy, jednak trudno mi sobie wyobrazić, żeby miało go tam zabraknąć. Możliwe też, że pokazał swoje rysunki na jakiejś wcześniejszej wystawie, bo w szkicowniku, o którym była tu mowa, znajduje się projekt następującego zaproszenia. Wystawa prac uczniów odbędzie się od dnia 12 do 15 lipca 1907 roku. Czy była taka wystawa, jednak nie wiadomo. Zauważmy jeszcze, że miała się rozpocząć w 15. rocznicę urodzin młodziutkiego rysownika. Natomiast dzisiaj, w 61. rocznicę śmierci, w tym samym gmachu otwiera się jego muzeum. Akt ten, tyleż realny, co i symboliczny, wpisuje się we wszystkie wymienione do tej pory przeze mnie prawidłowości, gdzie początek antycypuje koniec, który wraca do początku, który znowu wskazuje na koniec, który ponownie jest powrotem do początku, który znowu i znowu. Zamyka się jeden krąg i tym zamknięciem uruchamia następny, i tak dalej, i tak dalej. Teraz też, otwierając Muzeum Schulza, zamyka się pewien proces. Zamykając ten proces, otwiera się wszak nowy i dopiero przyszłość, być może nieodległa, być może odległa, pokaże, jakie zjawiska wywoła ten początek, który jest końcem, który jest początkiem. Pora zapytać o znaczenie tej tajemniczej figury, którą tworzą zdarzenia wyglądające na przypadkowe i jako takie pozbawione właśnie większego znaczenia. Ale sam Schulz poucza nas, żebyśmy ich nie lekceważyli. Cytuję, jakieś zdarzenie może być co do swej proweniencji i swoich własnych środków małe i ubogie, a jednak zbliżone do oka może otwierać w swoim wnętrzu nieskończoną i promienną perspektywę. Dzięki temu
że wyższy byt usiłuje w nim się wyrazić i gwałtownie w nim błyszczy. Tak napisał w księdze. Co u wyższy byt, nazywam go nieskończonością, usiłuje wyrazić poprzez te wszystkie zdarzenia, które nieustannie spina w kolistą figurę. Odpowiedź zawarta jest w symbolice, tak myślę, w symbolice koła. To obraz całości, zamkniętej, wewnętrznie uporządkowanej i kompletnej, sensownej całości, całości doskonałej. Na pierwszy rzut oka tego typu spojrzenie na życie i twórczość Bruna Schulza wydaje się nam niemożliwe do zaakceptowania. Bo jak można się zgodzić, że życie przerwane naturalną śmiercią z ręki mordercy stanowi doskonałą całość? Jak uznać, że twórczość zakończona wymuszonymi malowidłami w kwaterze gestapowca jest kompletna? Nasza reakcja, pozornie uzasadniona, nie doczeka się jednak żadnego wsparcia w filozofii samego Schulza. Wprost przeciwnie. To on przecież głosił w swoich tekstach, zarówno artystycznych, jak i eseistycznych, że każdy fragment rzeczywistości i każdy strzęp twórczości, choćby nie wiadomo jak był porwany i porozrzucany, dąży do integracji w pełną, sensowną całość. I że całość ta jest już obecna w każdym strzępie i fragmencie. Dla przypomnienia tylko przytoczę zdanie z księgi o tym, co określał mianem genialnej epoki, która nie mogła się nigdy całkowicie zrealizować. Pisał tak. A jednak w pewnym sensie mieści się ona cała integralna w każdym ze swych ułomnych i fragmentarycznych inkarnacji. Schulzowski wyższy byt każe nam w ten sam sposób potraktować koniec jego życia i twórczości. Jest w tym niewątpliwie jakaś metafizyczna rozgrywka z siłami zła, które chciałyby przemienić wszystko w bezsens i absurd. Siły te, które wystąpiły akurat w gestapowskich mundurach, sądzą, że odbierając życie komuś takiemu jak Schulz, unicestwią go ostatecznie. I zamiar się nie powiódł. Widać to doskonale już w samych okolicznościach śmierci artysty. Okolicznościach doprawdy niezwykłych. Został zamordowany jak parę milionów innych ofiar Holokaustu, ale jakże inaczej wyglądała jego śmierć. Absolutna większość ofiar ginęła masowo i anonimowo w wielkich fabrykach wyspecjalizowanych w zabijaniu, w zbiorowych egzekucjach, przeważnie bez żadnych świadków i w nieznanych dokładnie okolicznościach. Bezpośredni mordercy także w przeważającej mierze pozostawali anonimowi. Taki był mechanizm hitlerowskich zbrodni. Tak miał przebiegać proces zagłady w założeniach oprawców. Śmierć Schulza wymknęła się z tego mechanizmu. Zginął, lecz jakby niezgodnie z regułami obowiązującymi w świecie zbrodni. Na środku miasta chciał się powiedzieć jak na scenie. W biały dzień chciał się powiedzieć jak w świetle reflektorów. Na oczach świadków chciał się powiedzieć jak przed publicznością. Kat wystąpił w tym ponurym spektaklu również bez maski pod własnym nazwiskiem. Wszystko jawne, wszystko odrębne, wszystko zindywidualizowane w najwyższym stopniu. Nawet w swojej śmierci pozostał Schulz zjawiskiem osobnym i niepowtarzalnym. To ostatnia opowieść, jaka nam po nim pozostała, chociaż nie on jest jej autorem. Autorem nie jest też Scharfire Karl Winter, więc kto? Zapewne dwie przeciwstawne metafizyczne instancje. Jedna od zadawania nic nieznaczącej i pozbawionej jakiejkolwiek symboliki śmierci. Druga od przekształcania tej śmierci w znaczącą i nasyconą symboliką historię. Starcie tych sił nie skończyło się wraz ze śmiercią Schulza, lecz przeniosło się na jego twórczy dorobek i trwa aż po dziś dzień. W tym wypadku chodzi o zachowanie tego dorobku, bądź też o jego zniszczenie. Nawiasem mówiąc, nie musimy owego starcia ujmować w kategoriach sugerujących wyłącznie metafizyczne konotacje. Da się także opisać w terminach czysto fizycznych, chociażby jako stale obecny w świecie konflikt między koniecznością gromadzenia energii i nieustannie zagrażającym entropijnym rozproszeniem. Ta ogólnoświatowa tendencja w przypadku dzieła Schulza przejawia się szczególnie jaskrawo. Wprost modelowo. Prolog tej kampanii miał miejsce jeszcze za jego życia. Dodam, że epilogu nadal nie widać, nie wiemy jaka nas od niego dzieli odległość. Akcję rozpoczął sam artysta. Liczył się ze śmiercią. Postanowił przynajmniej ocalić swoje prace, plastyczne, literackie, rękopisy, listy. Działał bardzo metodycznie i logicznie. Podzielił mianowicie wszystko na kilka pakietów
i oddał na przechowanie jako depozyt ludziom, co do których był przekonany, że mają większe niż on szanse przeżycia wojny. Ale teraz nastąpiło kontrposunięcie ze strony sił, niech będzie i tak dla uproszczenia, reprezentujących entropię. Starannie wydawałoby się zabezpieczone zbiory zniknęły na długie lata. Dalszy ciąg to historia wieloletnich i uporczywych poszukiwań, jakie prowadził, słuchaliśmy przed chwilą, pan Jerzy Ficowski, żeby coś z tych szulcowskich depozytów odnaleźć. I coś odnalazł. Po 20 z górą latach od śmierci Szulca jeden pakiet. Po następnych 20 latach kolejny. Obydwa z rysunkami. Dotąd nie odnalazł się żaden depozyt z rękopisami Szulca. Tam powinien być Mesjasz, rzecz najcenniejsza. Kiedy się pojawi, będzie można mówić o pomyślnym epilogu. Legendarny rękopis legendarnej powieści. Jej niepewny status dobrze oddaje ten fragment wiosny. Sam Szulc tak napisał. Książki legendy, książki nigdy nie napisane, książki wieczni pretendenci, błędne i stracone książki in partibus infidelium. Łaciński termin in partibus infidelium oznacza dosłownie w prowincjach niewiernych. Nie wiadomo, gdzie są te prowincje, ale z pewnością tam właśnie przebywa szulcowski Mesjasz. Jeśli jest w tych 20-letnich odstępach, jakie występują pomiędzy ujawnianiem poszczególnych depozytów, jakaś prawidłowość, to chcę zauważyć, że wchodzimy obecnie w okres, kiedy powinno nastąpić kolejne ujawnienie. Tym bardziej, że od dłuższego już czasu pojawiają się rozmaite sygnały zapowiadające przynajmniej taką możliwość. W historii jednego z takich sygnałów sensacyjną jak imię Luzy Umberto Eco, gdzie bohaterami są i badacze twórczości Szulca, i kolekcjonerzy amatorzy, i dyplomaci, i agenci służb specjalnych. Historię, która toczy się w wielu krajach i na różnych kontynentach, i gdzie fikcja miesza się z rzeczywistością, prowokacja z proroctwem, mistyka z mistyfikacją, powiedział Ficowski w swoim czasie. Także te tu, w tym gławie, 10 lat temu. Pojawiają się przecież nie tylko niejasne sygnały, ale wypływają na powierzchnię po prostu prace Szulca, które uważano dotąd za bezpowrotnie utracone. Myślę tu o malowidłach, błędnie zresztą określanych, nie wiem dlaczego, jako freski, odnalezionych w mieszkaniu, które zajmował w czasie okupacji funkcjonariusz Gestapo Landau. To z kolei historia, gdzie sensacyjne odkrycie przekształca się w głośny międzynarodowy skandal z wyraźnym tropem kryminalnym, ze zrozumiałych i znanych tu wszystkim względów, w dochobyciu akurat na ten temat nie muszę się szerzej rozwodzić. Nic się nie rozumiem. Szulc był człowiekiem bardzo cichym i bardzo nieśmiałym. Unikał wszelkiego hałasu, zgiełku i wrzasku. Bał się nawet jakiegoś większego zainteresowania swoją osobą. Robił co mógł, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Tymczasem, i to jest zadziwiające, właśnie jemu przypadła rola bohatera tych sensacyjno-kryminalnych opowieści. Nie jedyna to jego rola, jaką spełnia poza przeznaczoną dla niego rolą artysty. Od 1986 roku zaczął być obsadzany, tak to powiem w języku reżyserów filmowych, zaczął być obsadzany, on przecież pisarz, w roli bohatera literackiego w utworach innych pisarzy. Zaczął izraelski autor Dawid Grossman powieścią Aliene re kahavia, po polsku to tak by było, po ukraińsku nie, patrz hasło, tak jak w słowniku, patrz hasło miłość. Później pisarka amerykańska, Cynthia Ozick, jej Mesjasz ze Sztokholmu. Później inni. Dzisiaj Bruno Schulz jest nie tylko bohaterem recepcji, co naturalne, naukowej, artystycznej, licznych adaptacji i nawiązań. Jest bohaterem światowej literatury, tworzonej po hebrajsku, po angielsku, po włosku, po serbsku, po polsku i nie wiem jeszcze w jakich innych językach. Moja relacja dzisiejsza dotyczy tylko tego, co dzieje się niejako na marginesie jego sztuki. Jeśli te wszystkie marginesowe zdarzenia nałożymy na świat przedstawiony w tej sztuce, otrzymamy mniej więcej przybliżone wyobrażenie o fenomenie Brunona Schulza, który cechuje między innymi nieskończona wręcz zdolność, tak to już widać, do wyłaniania z siebie wciąż nowych i nowych i nowych historii. A przecież nic się nie zmieniło. Zewnętrzna biografia, jak była uboga, tak i pozostała uboga w wydarzeniach. Twórczość, jak była szczupła, tak i pozostała szczupła. Skąd ten nadmiar?
skoro widać same ograniczenia. Nie znam lepszej hipotezy niż hipoteza o intrydze nieskończoności. I nie mam lepszego obrazu, który by tę sprawę nieco bardziej poglądowo objaśniał, niż obraz wyjęty z wiosny. Przytoczę go na zakończenie mojej wypowiedzi. Jest długi, ale bardzo piękny. Proszę posłuchać. Widziałem raz prestidigitatora. Stał na estradzie, szczupły, ze wszech stron widoczny i demonstrował swój cylinder, ukazując wszystkim puste jego i białe dno. W ten sposób, zabezpieczywszy swą sztukę ponad wszelką wątpliwość przed podejrzeniem oszukańczych manipulacji, zakreślił pałeczką w powietrzu splątany swój znak magiczny i natychmiast zaczął z przesadną precyzją i naocznością wywlekać laseczką z cylindra wstążki papierowe, kolorowe wstążki, łokciami, sążniami, nad koniec kilometrami. Pokój napełniał się tą kolorową, szeleszczącą masą. Stało się jasne od tego stokrotnego rozmnożenia, od spienionej, lekkiej bibułki, od świetlanego spiętrzenia. A on nie przestawał wywlekać tego niekończącego się wątka, mimo przerażonych głosów, pełnych zachwyconego protestu, okrzyków ekstazy, spazmatycznych płaczy. Aż w końcu stawało się jasne, jak na dłoni, że go to nic nie kosztuje, że czerpie tę obfitość nie z własnych zasobów, że mu po prostu otworzyły się źródła nadziemskie, nie podług ludzkich miar